Policja ostrzega przed fałszywymi banknotami o nominale 100 nowych złotych. Pożar w tunelu sparaliżował ruch kolejowy w stolicy. Dobry wieczór. Informacje Janny Lichocka. Witam Państwa. Policja ostrzega, że w Warszawie i województwie stołecznym w zeszłym tygodniu do obiegu wprowadzono kilkaset fałszywych banknotów 100-złotowych nowej emisji. Mimo że fałszywe banknoty są bardzo dobrze podrobione, można je odróżnić od prawdziwych. Zdaniem ekspertów z Centralnego Laboratorium Kryminalistyki zatrzymane banknoty mają liczne błędy, pozwalające bez problemu odróżnić je od prawdziwych. Prawdziwe setki posiadają tak zwany efekt kątowy. To znaczy w polu znajdującym się w prawym dolnym rogu pod różnymi kątami pojawia się raz korona, raz nominał. Fałszywe banknoty tego zabezpieczenia nie posiadają. Nitka z nadrukiem Narodowego Banku Polskiego na fałszywkach jest tylko zamarkowana, a złota rozeta nieumieszczona jest centrycznie i łatwo ulega rozdrapaniu. Następną sprawą jest kwestia znaku wodnego, gdzie w prawdziwym banknocie ten element, jak widać na tym przykładzie, jak również patrząc na prawdziwy banknot, widać znak wodny, ale on jest w jakimś sensie stonowany. W banknocie sfałszowanym widać znak wodny, ale jest on bardzo ostry. Odzyskane fałszywki nie posiadają także wyczuwalnego palcami znaku dla osób niewidomych. W promieniach ultrafioletowych świecą zaś całe, a nie tylko wybrane ich elementy. Policja twierdzi, że wszystkie zatrzymane banknoty pochodzą z jednej wytwórni. Nie mają jednak takich samych znaków seryjnych. Policja apeluje o zwracanie uwagi na pieniądze podczas zakupów w kioskach i na stacjach benzynowych. Fałszywe banknoty mogą być także wprowadzane do obiegu na giełdach samochodowych i bazarach. Przed południem w tunelu pomiędzy stacjami Śródmieście i Powiśle w Warszawie wybuchł pożar, paraliżując ruch kolejowy w stolicy. W akcji gaszenia brało udział 9 wozów Straży Pożarnej. Ogień zapruszyli prawdopodobnie spawacze remontujący w tunelu wyłączony z ruchu tor. Nikt nie odniósł obrażeń, ogień ugaszono. W wyniku pożaru spłonęło jedynie kilkadziesiąt podkładów kolejowych. W czasie pożaru wstrzymany został ruch pociągów. Po oddymieniu i wywietrzeniu tunelu ruch wznowiono. Premier Bośni, Haris Silajdzić, poinformował, że na terenach odbitych ostatnio z rąk Serbów bośniackie siły rządowe znalazły masowy grób, w którym znajduje się 540 ciał. Według niego są to muzułmanie z miasta Kljuc, zamordowani przez serbskich żołnierzy po zdobyciu miasta 3 lata temu. Według Silajdzicia w Bośni jest wiele nieodkrytych jeszcze grobów, które mogą zostać zlokalizowane przy pomocy zdjęć lotniczych. 24 osoby zginęły w katastrofie amerykańskiego samolotu wojskowego AWACS, który rozbił się na Alasce. Samolot wkrótce po starcie z bazy lotniczej Elmendorf runął na ziemię. Na jego pokładzie znajdowało się 22 Amerykanów i 2 Kanadyjczyków. Wszyscy zginęli. Maszyna rozbiła się w trudno dostępnym rejonie Alaski. Jest to pierwszy przypadek katastrofy samolotu tego typu. AWACS-y to przerobione dla celów wojskowych samoloty typu Boeing 707, wyposażone w nowoczesną aparaturę radarową. Koszt jednego AWACS-a szacuje się na 180 milionów dolarów. Amerykanie używają samolotów tego typu m.in. do kontrolowania zakazu lotów samolotów bojowych w Bośni. Pod hasłem Krzyż pozostanie prawie 20 tysięcy osób demonstrowało w Monachium przeciwko orzeczeniu niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za sprzeczne z konstytucją wieszanie w szkołach krzyży. Do 2005 roku w Polsce ma się zmniejszyć o 11 tysięcy liczba miejsc w szpitalach psychiatrycznych. Zadaniem lekarzy będzie taka organizacja terapii chorych psychicznie, aby jak najdłużej nie musieli oni opuszczać swoich domów. Program ochrony zdrowia psychicznego zakłada zmniejszenie o 11 tysięcy liczby łóżek w szpitalach psychiatrycznych. Lekarze alarmują, że stan budynków tych szpitali jest katastrofalny. Większość wymaga remontów. Poprzez zmniejszenie liczby łóżek w szpitalach będą przybywać tylko ci pacjenci, dla których jest to konieczne. Na przykład w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach 40% pacjentów to osoby, które nie wymagają hospitalizacji, tylko dobrej terapii. Chodzi o to, żeby to było możliwie najbliżej miejsca zamieszkania tej osoby, bo i ta odległość ma swoje znaczenie, ale dużą rolę w tym spełnia to, że istnieje wtedy możliwość pełnego kontaktu leczniczego z całą rodziną, z całym środowiskiem, w którym dany człowiek przebywa. Program zakłada natomiast zwiększenie o prawie 6 tysięcy liczby miejsc na oddziałach psychiatrycznych zwykłych szpitali. Na konferencji poświęconej problemom lecznictwa psychiatrycznego lekarze tłumaczyli, że nowe rozporządzenie ministra zdrowia o stosowaniu przymusu bezpośredniego wobec pacjentów zagrażających życiu swojemu lub innym nie jest dyskryminacyjne.
to rozporządzenie nie stanowi żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o prawa obywatelskie, o nietykalność osobistą obywateli naszego kraju. Według statystyk prowadzonych przez lekarzy po wprowadzeniu nowej ustawy o ochronie zdrowia psychicznego o połowę spadła liczba pacjentów przyjmowanych do szpitali przymusowo. Do Polski przybył Rael, francuski dziennikarz, który, jak twierdzi, przekazuje prawdę daną mu przez przybyszów z kosmosu. Jego celem jest przygotowanie Ziemian na oficjalną wizytę kosmitów, której możemy się spodziewać od dziś do 2035 roku. Jak wyjaśnia, od przeszło 20 lat Rael, kosmici skontaktowali się z nim w 1973 roku. Latający błyszczącym spotkiem przybysze z innej planety poprosili go o ogłoszenie światu ostatecznego przekazu. Kiedy odwiedzam nowy kraj, bardzo często pojawia się tam UFO. Dlatego też ci, którzy mnie oglądają, niech przypatrują się niebu. Tak jak to już miało miejsce nieraz przedtem, będą świadkami nadzwyczajnych rzeczy. Niech dzwonią do telewizji, kiedy tylko zobaczą UFO. Rael zamierza zbudować ambasadę dla kosmitów, najlepiej jak najbliżej Jerozolimy, gdzie ma dojść do pierwszego oficjalnego kontaktu z Ziemianami. Obecnie w ponad 40 krajach świata jest około 30 tysięcy członków ruchu raeliańskiego. Najwięcej we Francji, Kanadzie i Japonii. Raelianie nie palą papierosów, nie piją kawy oraz alkoholu. Z czasem będziemy tak samo doskonali jak nasi stwórcy, twierdzi Rael i zapowiada, że kiedy zapanuje pokój i miłość, wkroczymy w złoty wiek. W nocy przestawiamy zegarki na czas zimowy. O 3 nad ranem należy cofnąć wskazówki na godzinę 2. W ten sposób przejdziemy z czasu letniego, czyli wschodnioeuropejskiego, na czas zimowy, czyli środkowoeuropejski. Zmiana czasu z letniego na zimowy i odwrotnie jest stosowana w większości krajów Europy z powodu oszczędności w energetyce i umożliwienia lepszych warunków letniej rekreacji. Kończymy już to wydanie informacji. Następne jutro o 16 nowego czasu. Życzę dobrej nocy. Do widzenia. W jutrzejszym wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Portugalii z pole position wystartuje Brytyjczyk David Coulthard z teamu Williams-Renault. Z drugiej pozycji wyruszy na trasę jego rodak i kolega z drużyny Damon Hill. Trzeci czas na treningu miał mistrz świata Niemiec Michael Schumacher. W meczu barażowym ma awans do grupy światowej Pucharu Davisa. Indie remisują z Chorwacją 1-1. W najciekawszym pojedynku singlowym Goran Iwanisewicz pokonał w 3 setach Mahesha Bhupatiego. W innym spotkaniu barażowym Szwajcaria prowadzi z Nową Zelandią 2-0. Ósma partia meczu o szachowe Mistrzostwo Świata pomiędzy Kasparowem i Anandem zakończyła się remisem po 22 posunięciach. Stan meczu 4-4. Dwudziestego września w Bydgoszczy spotkają się największe sławy światowego żużla. W finale drużynowych Mistrzostw Świata nie zabraknie emocji i walki. Naszą drużynę reprezentować będą Tomasz i Jacek Golobowie oraz Rafał Dobrucki. Po raz pierwszy w telewizji Polsat Żużel na żywo. Zobaczycie Państwo 100% czarnego sportu i same gwiazdy. Najlepsi z najlepszych. 24 września, godzina 15, Polsat na żywo. Cześć, numeromaniaku. Dziś ogłaszamy kolejny szczęśliwy numer numeromanii. Pamiętaj, codziennie miliardy do wygrania tutaj, w numeromanii. A dzisiejszy numer wygrywający to... 488. Jeśli masz ten numer, zadzwoń teraz, aby odebrać nagrodę. Zbieraj nakrętki, ty też możesz być miliarder. Ty też możesz być miliarderem. Thank you.
Dziś powitaliśmy kalendarzową jesień. Jej pierwsze dni będą słoneczne i pogodne. A stanie się to za sprawą wyżu z centrum nad Ukrainą. Do Polski zacznie napływać cieplejsze powietrze z południowego zachodu. Dziś w południowej i centralnej Polsce było zachmurzenie umiarkowane z większymi przejaśnieniami. Więcej chmur było na Mazurach i Pomorzu, a chwilami padał tam słaby deszcz. Najchłodniej było na Suwalszczyźnie 14 stopni, na pozostałym obszarze 16-17 stopni. W nocy pogodnie będzie prawie w całej Polsce, z wyjątkiem Pojezierza Mazurskiego, gdzie utrzyma się jeszcze duże zachmurzenie i zanikające opady deszczu. Na południu nad ranem znów wystąpią silne zamglenia i mgły. Temperatura od 5-6 stopni na Dolnym Śląsku i Pogórzu Karpackim do 10 na północy. W niedzielę na wschodzie będzie słonecznie i ciepło, a temperatura dojdzie do 18-19 stopni w centrum i w Małopolsce. Tam możemy spodziewać się jesiennego babiego lata. Nieco gorsza pogoda będzie w zachodnich rejonach Polski, gdzie okresami będzie się chmurzyć, a temperatura nie przekroczy 17 stopni. Będzie wiał słaby południowy wiatr. To był dzień. Wiesz, kiedy tam jestem, czuję, że żyję. Na lądzie chcę zapewnić sobie to samo uczucie. Zapewnić. Właśnie dlatego zawsze po goleniu sięgam po Old Spice. Tylko Old Spice daje mi uczucie świeżości i ten orzeźwiający zapach, który tak lubię. Dowód? Ona jest dla mnie najlepszym dowodem. Old Spice. Życie na pełnych żaglach. Najbardziej cenisz sobie elegancję, przyjemność i wygodę. Lubisz rzeczy o doskonałej linii i idealnych kształtach. Taki jest Peugeot 405 GR. Każdy szczegół sprawia, że czujesz się komfortowo i bezpiecznie. Peugeot 405. Doskonały w każdym szczególe. Peugeot. Sama przyjemność. Dzięki niemu super dokładne ściany twojego domu powstaną 2,5 raza szybciej. I to, budując dla siebie, zbudujesz dla pokoleń. I to, materiał na sukces. A kaszel natura ma wiele lekarstw. Tymianek łagodzi podrażnienia. Mydlnica ułatwia odkrztuszanie. Jeszcze kora kebraczu, biedrzeniec, pyszny olejek eukaliptusowy i oto bronchikum, ziołowy eliksir i krople. Bronchikum naturalnie na kaszel. Do warzyw, ryb, jajek i sałatek, majonez i dressing winiary. Do mięs, serów i kanapek, niskokaloryczny, zdrowy i trwały, majonez i dressing winiary. Winiary. Oto prosto z Paryża kolekcja Camei, abyś mogła czuć się piękną na wiele sposobów. Każde mydło z kolekcji Camei zawiera crème naturelle, francuską substancję nawilżającą, która pozostawia skórę gładką jak jedwab. Crème naturelle w Camei Light, kiedy pragniesz swobody i naturalnej świeżości. Crème naturelle w Camei Chic pozostawia skórę jedwabiście gładką, kiedy chcesz być elegancka, zmysłowa i kusząco piękna. Kolekcja Camei, pokusa gładkiej skóry. Lipton zaprasza na kolejną premierę filmową w Polsacie.